Witam, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym ósmym, siódmym odcineczku z serii Hardcore na moim kanale. Tak, i wpadłem przypadkowo do tematu dzisiejszego odcinka, do tej dziury tutaj. Ojej, pajączek, sorry. Właśnie pajączku. Tak, tu sobie wykopałem dziurę, która już widzę jest pełno mobów. Bo tego nie oświetliłem, debil. No, ale... zaraz uzbroję... miecz? A, mam go, czekaj. Dobra, zaraz te dziady tam... rozpitolimy tego... przecilecika, pyk. Jeszcze tu zębiaczek. I w tym miejscu sobie zrobimy magazynek. Właśnie tutaj zorganizujemy sobie jakiś fajny magazyn. Może nawet do niego część villagerów damy. Więc ja tu zaraz na timelapsie będę działał. Powiedzmy, że tak. To będzie coś w stylu tego magazynu, co miałem u Kropka na survivalu. O! Mniej, na mniejszą skalę po prostu, czyli tu na przykład byłby jakiś wzorek na przykład taki. To by było z takiego okorowanego drewna, powiedzmy. A tu mam jakąś skrzynkę, gdzie mógłbym ten cały... wiecie co, ja ze skrzyni tu crafting zrobię. Zrobimy to tak. I zrobimy sobie tu crafting, o. Już sobie tu jakąś skrzynkę na to całe drewno zrobię. I sobie będziemy tu działać zaraz. Tu sobie zrobimy... I teraz tak, tutaj ze sprusu zrobimy takiego okorowanego sprusu, zrobimy miejsce na tu będzie róg. I sobie takie coś zrobimy, pyk. Tu na środku będzie filar, też oczywiście okorowany. Tu okorowany dom. Oraz tu na środku okorowany sprus. A to wszystko otoczone tu brzozą. I to na przykład będzie tak. W tym roku takie rogu takie dębowe. Tutaj na przykład. O, i tu będą takie. Jakąś taką ładną, o.
Nie, schodki miały być. O, coś takiego, na przykład. O, na razie pod tą skrzynką będzie. Tutaj będzie. O. No, takie coś mniej więcej tu będzie. O. A tu jakieś może villagery będą. I tu będą. Nie, tu mogą być też w sumie brązowe schody. O. Coś takiego, przykładowe takie, o. No, więc mniej więcej wiecie, jak to będzie wyglądać, więc ja was zapraszam na tego psika, gdzie tą całą resztę zrobimy. Widzimy się tak więc po timelapsie. No i cześć. Oczywiście nie cześć do odcinka, po prostu do po timelapsie.
godzinę i 10 minut time-lapsika było. No i mamy, proszę bardzo, gotowy magazyn. Można by tu jeszcze bardziej te skrzynki podblokowywać, ale jestem mega zadowolony z niego. Zobaczcie, tutaj taki fajny design sufitu, proszę bardzo. No i tutaj właśnie, tu brakuje skrzyneczek. To dobrze, że tyle ich narobiłem, bo te skrzynie można by jeszcze powiększyć. I ogólnie, dobrze kojarzycie ten magazyn. Taki sam miałem na, gdzie? Na survivalu z panem Kropeczką, tylko z tą różnicą, że tutaj będą jeszcze na tych ścianach skrzynki, a tam mieliśmy na tych ścianach villagerów. No, ale teraz tego tak nie będę robił, bo jednak villagerzy powinny być w trading hallu, a nie. I tu sobie jeszcze przepalarnię taką małą zrobiłem. No i przy każdym tym narożniku takim są te lampki, więc jeszcze tutaj sobie ładnie oświetlimy, doświetlimy. Tu jeszcze powinno być, tu. O. No i tak to prezentuje się nasz magazyn. Tu jeszcze trzeba tą korę zdjąć. I właśnie tu zrobiłem tak, jak to pokazałem wcześniej. No i taki okrężny magazyn. Można by już zrobić. Ja bym sobie trochę krówek wybił i zrobił te tabliczki, może te ramki na przedmiot. Tak prawie dlatego też krowy trzeba będzie rozmnożyć. No one wszystkich krów bił. Teraz to jest golem. Ile mam tego? Skór 8. Mega dużo tabliczek i tych ramek będzie potrzebne. Chociaż sobie część tych ramek i przedmioty zaraz zrobimy. 29 ramek. To bardzo nawet dużo wystarczy. Co nie zmienia faktu, że jeszcze troszkę ramek na mecie potrzebne, ale wybijemy troszkę tych krów. Mamy mało tutaj krówek. No i lecimy sobie do naszego magazynu, tutaj piękne pola. No i tutaj w sobotę, w sumie. No i potem będziemy tutaj na live'ie ten dom przebudowywać na jako nasz. Ja sobie teraz idę tu do magazynu i spróbuję chociaż część tych skrzynek poopisywać. Już można by nawet zrobić skrzynkę dedykowaną na kobla. Już będę miał. Tylko pytanie, gdzie jest moje. Całe drewno wyrąbałem. Fucking hell. Mam więcej drewna. Więc dobra, sobie tutaj zrobimy jeszcze. O, to mamy tu pełno brzozy. Może coś w tej skrzynce jeszcze jest. Dobra, jest tu jakiś stak drewna brzozowego. Więc sobie to. Na razie nie chcę tych pni tak dobijać do końca, bo będę musiał sadzonki z tego odrobić. Więc sobie tutaj nazbieramy drewienka. I myk. Dobra, myślę, że tyle styknie. I zaraz sobie tyle, ile możemy wytworzyć tych ramek na przedmioty. Więc prawdopodobnie na. Może obłożymy na razie te
Skrzynki tu na tych ścianach. Myk. Patyki. Ramka. Ojej, to jest spory magazyn, więc na razie chyba tylko te tutaj na ścianach popisujemy. A tutaj poleci to w tą stronę. Już tam będzie dwa. Już mamy rameczki tu włożone. No tak więc ja wam bardzo dziękuję za odcineczek. Oczywiście zostawcie tam komentarz, łapeczkę w górę, jeżeli wam się filmik spodobał. Możecie napisać, jakie byśmy tu mogli projekty realizować. No i co, zapraszam was oczywiście na live'iki codziennie o 20, około 20-21. Zależy to wszystko od mojego czasu. Ale mniej więcej 20-21 live'iki. Poniedziałek, wtorek, poniedziałek, środek, piątek, środa, piątek, wiadomo co, City Skylines i środa, i te potem sobota, czwartek i wtorek, wiadomo, Minecraftcik, więc zapraszam was na live i na odcinki, do zobaczyska, no i cześć.